wszystko, jeśli chodzi o koncert, a teraz zapraszamy na specjalną część spotkanie z uzdrowieniem. Tak, witamy jeszcze raz bardzo serdecznie. Jesteśmy misyjnym obozem wędrownym. Dla tych z Państwa, którzy jeszcze dopiero dotarli tutaj, jesteśmy na zaproszenie kościoła zieloświątkowego z Międzyrzeca Podlaskiego. Podczas trwania naszego koncertu i dalszej części programu będą ciągle funkcjonować trzy stanowiska, na które serdecznie zapraszam. Po mojej lewej stronie zapraszam wszystkie dzieci do stoiska dziecięcego, w którym między innymi malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych. Zapraszam też serdecznie tutaj po mojej prawej stronie są dwa namioty. Namiot niebieski to jest głos uzdrowienia, w którym można dostać bezpłatnie Pismo Święte Nowego Testamentu. Oprócz tego mamy też naszą obozową gazetkę na temat między innymi spotkania z uzdrowieniem, które za chwilę będzie. Oprócz tego dostępne są tam różne broszury, można też porozmawiać z dziewczynami, które tam są. Zaraz obok jest namiot zielony z napisem Wykładanie snów, jest trochę tajemnicza nazwa. Między innymi polega to na tym, że są tam osoby, które są specjalnie do tego wyszkolone, jak tłumaczyć dla nas niezrozumiałe często sny za pomocą symboliki, która jest zawarta między innymi w Piśmie Świętym. Zapraszam serdecznie, jeśli jakiś sen jest, którego nie rozumiemy, który nam się śnił i nie jesteśmy w stanie do końca go wyjaśnić. A teraz zapraszam na spotkanie z uzdrowieniem. Poproszę tutaj pastora Jerzego Przeradowskiego z Kutna. Witam Państwa bardzo serdecznie, po raz drugi w tym miejscu. Pierwszy raz to było rok temu. Wydaje się, że mogło być więcej osób, przynajmniej na naszych ławkach. Chociaż patrząc tutaj wokoło placu, wydaje się, że jednak trochę publiczności gdzieś tutaj siedzi, przysłuchuje się. Jeśli Państwo przyszli tutaj specjalnie, bardzo się cieszymy. Witamy serdecznie, jeśli przypadkiem również witamy i zapraszamy na tą część. Plakaty i zaproszenie, które Państwo otrzymali, mówią, iż tytuł naszego programu to Uzdrowienie przez Ewangelię. Zatem chciałbym powiedzieć o uzdrowieniu, chciałbym też powiedzieć coś o Ewangelii, a później śladem ubiegłego roku chcielibyśmy mieć tutaj, mam nadzieję, że nie gorsze, może lepsze spotkanie z uzdrowieniem. Tak więc wspominając kwestię uzdrowień i odwołując się do tego, co tutaj przeżyliśmy, to pamiętam, kiedy byliśmy w tej Białej Podlaskiej, jeśli dobrze wymawiam, to co tutaj się wydarzyło, te uzdrowienia, które zobaczyliśmy, które na miejscu miały miejsce, ja przez ileś kolejnych dni w miastach, do których docieraliśmy z naszą misją, opowiadałem, bo wydarzyły się naprawdę zachęcające historie. Już teraz po roku nieco czas zatarł w pamięci szczegóły, ale to, co pamiętam, to, że tutaj było ładnych kilka uzdrowień, które wydarzyły się na miejscu. I to jest bardzo zachęcające, że tak po prostu można przyjść sobie na rynek i przeżyć ciekawe rzeczy. Ale przypominam sobie właśnie jedną ważną historię ze względu na to, że została ona zarejestrowana na wideo. Gdyby Państwo weszli na naszą stronę reklamową tej imprezy ewangelizacyjnie.pl, na dole jest umieszczony reportaż wideo z ubiegłego roku. I ten reportaż zawiera historię na początku ze wsi Platyny pod Olsztynkiem, z Olsztynka, a potem jest taka jedna szczególna historia z uzdrowieniem, które wydarzyło się pod naszym namiotem właśnie, który stał w tym miejscu, gdzie ten granatowy teraz. I przyszła pani, która nie stanęła tutaj na środku jako grupa ludzi, żeby dać się uzdrowić, ale przyszła pod namiot, ponieważ już trwał koncert, dalsza część programu i ona została tam spektakularnie uzdrowiona. To jest właśnie zarejestrowane na tym wideo. Na naszej pierwszej stronie jest z YouTube umieszczony link i między innymi z tego placu. Tutaj kobieta opowiadała, że to jest niesamowite, że z bólami, z cierpieniem przyszła na to miejsce, ale ktoś usługiwał jej uzdrowieniem i albo jej biodra się wyrównały, albo noga się wydłużyła, czy kręgosłup wyprostował i nie mogła aż uwierzyć, że takie uzdrowienie nastąpiło. Zdarzają się więc nam przeróżne uzdrowienia, a także jak właśnie ta historia, której tu publicznie nie byłem w stanie rok temu opowiedzieć jako świadectwo, przykład,
wydarzyło się na peryferiach spotkania, tak jak to zresztą w każdym mieście, tak samo jak też wczoraj w Łosicach, również pod naszym namiotem do końca spotkania, a wydawało się, że chyba nawet jeszcze po spotkaniu była grupa ludzi stojąca w kolejce, żeby dać się uzdrowić. Nie w każdym mieście są tłumy, ale w którymś mieście tak to właśnie niesamowicie się nam przytrafia. Wczoraj na przykład zostało uzdrowionych kilka osób od razu, które wyszły, jak to mówimy, do przodu, czyli ja później poproszę tych z Państwa, którzy będą chcieli skorzystać z naszej dzisiejszej służby. I tak jak dzisiaj poproszę, tak wczoraj w Łosicach, kiedy grupa osób stanęła przed nami, ileś osób zostało uzdrowionych od razu, ale mieliśmy ciekawy przykład, jak czasami wygląda kwestia osób nieuzdrowionych. Była pewna kobieta starsza, która przyszła o kulach, tak ciężko się poruszając, z bólami w nogach i w kręgosłupie. No i dwoje z naszych misjonarzy usługiwało jej, ale nic się nie wydarzyło i słyszałem, jak mówiła, że jaka przyszła, taka odchodzi i usiadła z boku, żeby się przypatrywać. Poprosiłem akurat Marcina, który przed chwilą mnie zapowiadał, mówię, Marcin, podejdź do tej kobiety, tam jest niedokończona kwestia uzdrowienia. Ja bym podszedł, rozmawiał dłużej, zaczął modlić się o tą kobietę, usługiwać jej uzdrowienie. I po prostu uwolniła się Boża moc w taki sposób, że ona siedząc z koleżanką z boku, mówiła, to jeszcze tutaj boli, i jeszcze tutaj Pan rękę położy, i jeszcze tu, i jeszcze gdzieś. I zostało uzdrowione po prostu też jakby poza widokiem publiczności w tak ewidentny sposób, że poszły do domu czy gdzieś po inne osoby, żeby doświadczyły tego samego i do końca spotkania opowiadały z innym swoim znajomym o tym, jakiego rodzaju i niesamowite uzdrowienie im się przydarzyły. To jest wspaniałe. My mamy w tym jakiś cel oczywiście i no niestety nie jest on ukryty. Jawny, chociaż niestety wiele ludzi nie może jawnego celu w tym odkryć, ponieważ ludzie doszukują się zakamuflowanych jakichś podtekstów. Nie mamy niczego zakamuflowanego, nie zarabiamy pieniędzy na tym uzdrawianiu. Prawdę mówiąc, to dobrze dokładamy do tego, co robimy. Są to dla większości z nas wakacje, dla studentów, uczniów po prostu wakacje od nauki, dla ludzi pracujących, są wśród nas też nauczyciele, pracownicy różnych firm, zawodów, którzy swój urlop po prostu wykorzystują, żeby tu być i wszyscy płacą jeszcze za to. Czyli my płacimy, żeby być w tym miejscu i Państwu służyć. Co z tego mamy? Myślę, że możemy jako ludzie należący do Jezusa, chrześcijanie z różnych kościołów, z różnych miast, to jest taka ogólnopolska misja, która zjeżdża się w ciągu wakacji na kilka turnusów misyjnych, więc różni ludzie, nie wszyscy się nawet znali wcześniej, zanim tu przyjechali. Mamy z tego ogromny przywilej, bo Jezus powiedział do tych, którzy w Niego wierzą, idźcie i głoście Ewangelię. Powiedział, darmo wzięliście, darmo dawajcie. I to jest piękne, że wzięliśmy od Jezusa zbawienie. Wzięliśmy od Jezusa przebaczenie. Wzięliśmy od Jezusa tak wiele. I jest to wspaniałą rzeczą móc jechać do ludzi i tym się podzielić. Czasem jest tak jak tutaj, że niewiele osób widać, kogoś tam widać, ale nie aż tak wiele. Na przykład wczoraj w Łosicach to raczej wyglądało na to, że plac jest wypełniony ludźmi. Co któreś miasto wydaje się być wypełnione, ale w każdym mieście są jednak osoby, które słuchają i osoby, które są dotykane przez Jezusa. Powiem Ci, że gdy zakochasz się w Jezusie, jest wtedy dla Ciebie największym szczęściem, gdy możesz widzieć, jak Jezus dotyka życia innych ludzi. To tak jak, wiesz, fani na przykład jakiegoś klubu piłkarskiego, jeśli są kibicami, na przykład Legii, no to oczywiście bratem dla nich jest każdy, kto również jest fanem tego klubu. Ja nie jestem akurat fanem żadnego. Ja myślę, że to jest tak, że jeśli ktoś jest zawodowym, narkotycznym wędkarzem i spotka podobnego, też się cieszy, że ma kompana do łowienia. Tak, ale tu jest coś więcej. Wiesz, gdy kochasz Jezusa, to jest to dużo więcej, gdy możesz się z Nim podzielić, z innymi ludźmi i zobaczyć, jak On ich uzdrawia, jak ich dotyka, jak ich wzrusza, jak otwierają się przed ludźmi wrota Królestwa Bożego. I to jest wielka rzecz. Kochać Jezusa, a potem stać na rynku i mówić o Nim, dzielić się tym z innymi, śpiewać
razem z grupą, która śpiewa. To jest wielki przywilej. I my ten przywilej mamy dzisiaj, że mówimy o tym, iż Jezus uzdrawia poprzez takie proste spotkanie z Ewangelią. I po części przez to, co powiedziałem, opowiedziałem Państwu Ewangelię, bo Ewangelia, którą czy katolik, czy protestant, czy ktokolwiek otworzy, gdy otworzy Ewangelię, to przeczyta w niej o Jezusie, który chodził i głosił Królestwo Boże, a następnie wypędzał demony i uzdrawiał chorych, nawet umarłych wskrzeszał. I gdy idzie się z Ewangelią do ludzi, to wierzę, że jest to bardzo właściwe, żeby głosić Jezusa oraz opowiadać o tym, że On także uzdrawia. I jeśli wczoraj mógł to czynić, tak robił, kiedy chodził, to również to samo może czynić dzisiaj, bo posyłając uczniów swoich powiedział: idźcie, czyńcie to samo. Drodzy Państwo, Ewangelia mówi, że Jezus żyje, że zmartwychwstał. Ewangelia powiada, że Jezus wstąpił na niebiosa i jest tam po to, aby pociągnąć do siebie każdego, kto uwierzy. Biblia mówi, że pociągnął za sobą jeńców. Jeńcem jest każdy człowiek, który żyje w grzechu. Każdy człowiek uzależniony od swoich słabości. Każdy człowiek, który zgubił drogę i nie wie, po co żyje, jest jeńcem. Ale jeśli tylko w Niego uwierzysz, uwierzysz w słowo Ewangelii, ona powiada, że Jezus, który wstąpił na wysokość, siedzi na tronie, zaprasza Ciebie, byś usiadł razem z Nim i królował. Ewangelia powiada, że On jest bardzo dobry, że jest szczodry w swojej miłości, że przyszedł po to, abyś Ty doświadczył, że On Ciebie kocha. Jezus pragnie zamieszkać w Twoim sercu. On myśli o Tobie. On przygotował plan dla Twojego życia. On przygotował zbawienie. Przygotował przebaczenie grzechów. Jezus Chrystus bardzo Cię kocha. Jedyna rzecz, którą tak naprawdę możesz zrobić, to powiedzieć: Panie, zgadzam się na to. Dzisiaj ludzie, w większości w naszym kraju religijni, myślą, że tak naprawdę to dla Boga potrzeba zrobić wiele rzeczy, żeby Go może przekonać do czegoś. Ale prawda Ewangelii mówi o tym, że my nie możemy dla Niego zrobić już nic. Poza tym, żeby przez wiarę przyjąć to, co On zrobił dla nas. I my dzisiaj, głosząc Ewangelię, chcemy powiedzieć: Jezus zrobił dla Ciebie wszystko. A Ty dzisiaj możesz po prostu przez wiarę przyjąć Jego zbawienie i powierzyć Jemu swoje życie, idąc po prostu za Nim, jako za drogowskazem, jako za miłością, za wszystkim w swoim życiu. Drodzy Państwo, za chwilę chciałbym móc zrobić to, co czynimy w każdym mieście. Chciałbym móc rozpocząć także posługę uzdrowienia i uwolnienia, jeśli wśród Państwa okażą się osoby gotowe, chętne, żeby z tego skorzystać. Ale chciałbym w tym miejscu najpierw ogłosić Jezusa jako Króla, jako Uzdrowiciela, a przede wszystkim jako Pana i Boga. I jeżeli ktoś tutaj w tym miejscu, słysząc te słowa, pomyślał sobie: tak naprawdę Jezus aż tak wiele nie znaczy dla mnie, jak dla tego faceta. Chciałbym modlić się o Ciebie, żeby Jezus zajął w Twoim życiu pierwsze miejsce. Bo jeśli ma jakiekolwiek inne, to w ogóle nie ma znaczenia wiara. Ona ma znaczenie tylko wtedy, kiedy wierząc w Niego, wyznajesz jako Pana, który panuje jako pierwszy w Twoim sercu. Chciałbym pomodlić, aby rozstrzygnęła się najważniejsza kwestia w Twoim życiu. Jeżeli zgadzasz się z moją modlitwą, to moja modlitwa będzie dotyczyła tego, by rozwiązać najważniejszy Twój problem, który dotyczy tego, naprawdę, kto rządzi. Oto rozgrywa się zawsze bitwa na tym świecie. Kto tu rządzi? I Twoja własna wojna dotyczy również tego samego. Kto rządzi w Twoim życiu? Ja rozstrzygnąłem już ten spór i wybrałem, aby rządził Jezus. Gdy powiedziałem Jemu, że chcę, by był moim Panem, raz na zawsze oddałem Jemu prawo do mnie i prawo do podejmowania decyzji o reszcie mojego życia. Wybrałem Jego. A ja znalazłem się pod Jego rządem, Jego panowaniem.
I jeśli tylko wierzysz, to jesteś w tym samym miejscu co diabeł, bo on też wierzy. Tak mówi Biblia. Ale jeżeli wierząc chcesz rozstrzygnąć, żeby Jezus panował w twoim sercu, jeśli wyznasz Go swoim Panem, zbawiony będziesz. Tak mówi Biblia. I chciałbym modlić się, aby Jezus znalazł się za kierownicą w twoim sercu. Chciałbym modlić się, abyś oddał Mu prawo do swojego serca. Chciałbym się modlić o ciebie, aby od dnia dzisiejszego On rządził zamiast ciebie. Żebyś wybrał pójście za Nim. I to jest najważniejszy moment na tym spotkaniu. Wszystko inne, co potem się wydarzy, nawet jeśli zmarli tu powstaną, nawet jeśli dokonają się cuda i uzdrowienia, to jest w zasadzie nic w porównaniu z tą jedną najważniejszą kwestią, aby rozstrzygnąć, kto będzie dalej od tej godziny rządził w twoim sercu, bo tylko od tego zależy twoje życie wieczne. Bo jeśli dziś Jezus będzie rządził w tobie, to będzie rządził przez wieczność. Jeśli przez resztę twojego życia ty będziesz rządził, ktokolwiek będzie rządził, grzech będzie rządził, twoja kochanka, nie wiem, narkotyki, pieniądze, cokolwiek innego poza Jezusem będzie rządzić w tobie, to znaczy, że w wieczności też Jezus nie będzie rządzić w tobie. To znaczy, że wtedy po prostu twoja wieczność będzie w miejscu zatracenia. I oto moja modlitwa o ciebie. Możesz ją przyjąć. Zachęcam cię gorąco. Będzie dla mnie to zaszczyt modlić się o ciebie, jeśli ta modlitwa będzie przez ciebie przyjęta. Ale oczywiście to jest decyzja należąca do ciebie. Jeżeli chcesz przyjąć moją krótką modlitwę, aby Jezus rządził, był twoim Panem, to gdy będę się modlił, chciałbym poprosić, abyś podniósł swoją rękę na znak, że przyjmujesz moją modlitwę. I oto moja krótka modlitwa o ciebie, o kogokolwiek, kto mnie słyszy i w zasadzie całe to miasto. Tak? Kto będzie się ze mną zgadzał, może podnieść rękę i przyjąć tę modlitwę. Jezu, modlę się teraz, aby twoja władza, twoje panowanie, twoje królestwo wstąpiło do serca każdej osoby tutaj na tym miejscu, która słysząc mnie zgadza się, przyjmuje ciebie, przyjmuje twoje panowanie, twoje królowanie, twoje zbawienie do swojego serca. Modlę się, Panie, o każdą osobę tutaj, abyś zbawił wszystkich, którzy teraz zgadzają się z tobą, którzy przyjmują ciebie, którzy otwierają się na ciebie, na twoją miłość, na twoje przebaczenie. Przyjdź, Panie, do każdego tego serca, zajmij pierwsze miejsce i niech twoje potężne imię, niech twoje potężne panowanie będzie teraz ustanowione w każdym sercu, w każdym życiu, w każdej duszy teraz otwartej i przyjmującej ciebie i mówiącej teraz amen. Alleluja. Alleluja. Oklaski dla tych wszystkich, którzy podnieśli rękę, którzy zgodzili się, którzy modlili się. I jeśli to było dla ciebie pierwszy raz, jeśli rzeczywiście to coś rozstrzygało, to ta modlitwa miała szansę zmienić bieg twojego życia. Niech Bóg cię potężnie błogosławi. Mojego przesłania, Ewangelii, na tą chwilę koniec. To nie jest koniec spotkania. Będziemy teraz mieli sesję uzdrowienia. Później przedstawienie teatralne, potem świadectwa, dalsza część koncertu, to wszystko przed nami. Natomiast jeśli wśród Państwa są osoby, którym możemy usłużyć, możemy to uczynić teraz, jeżeli są osoby potrzebujące. Ilu z Państwa w tym momencie doświadcza w swoim kolanie bólu? Kilka osób przyszło z bólem w kolanach. Bo czy mogę zobaczyć ręce osób, które mają ból w kolanie?